Do odprawy zgłosił się młody mężczyzna. Sądząc po nazwisku, jest Grekiem. Ale kupił bilet w Tiranie w Albanii. Próbował wejść na pokład. Brązowa kurtka. Idzie do bramki E16. Jest za barem po prawej stronie. Specjalnie wyszkolona jednostka śledzi pasażera od odprawy. Spróbuję go znaleźć. Monitorowany jest każdy jego ruch. Widzę go. Biała koszula pod kurtką. Tak, to on. Przy bramce czeka około 140 pasażerów. Policjanci szykują się do akcji. Zapraszam. Nagle muszą zmienić plan. Zauważył nas i odszedł. Pasażer próbował uciec, ale funkcjonariusze go zatrzymali. Tędy proszę. Daj paszport. Sprawdzę nazwisko. Podejrzenia się potwierdziły. Te dokumenty są fałszywe. Skąd je masz? Postaw tutaj. Mężczyzna milczy. Policjanci próbują ustalić jego prawdziwą tożsamość i powód podróżowania na fałszywych dokumentach. Połóż wszystko tutaj. Policja nie odnalazła jego prawdziwego paszportu. Mężczyzna zostaje aresztowany. Możesz włożyć buty. Straciłeś pieniądze. Dokumenty są lipne. Widziałem pani minę na ich widok. Musiały być naprawdę złe. Właśnie takie.